Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Jaki był ten zakończony właśnie sezon dla muzeum? Dobrze, że pan zapowiedział, że sezon, bo przez moment się pomyślałem, że spyta się pan zakończony rok, a w końcu jeszcze mamy dwa miesiące. Prawie. Sezon był dosyć intensywny, powiem szczerze. Czy udany, licząc pod względem frekwencyjnym, to chyba na takim samym poziomie jak rok ubiegły, czyli mówiąc wprost, tam bez wielkiego szału, bez wielkiego sukcesu, myślę, że obsłużyliśmy w czasie sezonu, jak gdyby, czyli od połowy kwietnia do połowy października, około 30 kilku tysięcy zwiedzających. A co teraz będzie się działo w muzeum? Jutro, no albo dzisiaj, jutro rozpoczynają się lekcje, kolejny cykl lekcji muzealnych, w grudniu również. 6 grudnia organizujemy po raz pierwszy w historii muzeum imprezę związaną ze świętami Bożego Narodzenia, taki kiermasz bożonarodzeniowy. To będzie się działo. A czy na to wszystko państwu wystarcza pieniędzy? No bo jeśli się rozmawia z dyrektorem placówki kultury, no to się pierwsze, co się słyszy, to się słyszy, że oj, jak ciężko, nie mamy pieniędzy. Pytanie jest dosyć trudne, bo my wykonujemy swoją pracę w takim zakresie, w jakim umożliwiają nam te finanse. To, co powiedziałem, te finanse pozwalają nam zrealizowanie tych działań, o których przed chwilą mówiłem, do końca tego roku. Oczywiście cały szereg działań, które zostały już zrealizowane w ciągu 2015 roku. Powiem tak, gdyby było więcej pieniędzy, byśmy więcej rzeczy mogli wykonać. Niestety musimy się dopasować do takiej sytuacji, jaka jest, jeśli chodzi o finanse. Muzeum jest finansowane przez samorząd wojewódzki. Tak, województwo polskie jest naszym organizatorem i on zapewnia nam podstawową dotację. Czasami można usłyszeć, że lepiej byłoby, gdyby te placówki kultury były finansowane centralnie. Trudno mi się do tego odnieść. Czy lepiej? Wydaje mi się być może stabilniej. Tak bym ocenił to. Ale lepiej, no to też zależy od sytuacji, bo nikomu nie, tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, do kieszeni nie zaglądam, jeśli chodzi o te instytucje. Natomiast obserwując pewne poczucie trwałości funkcjonowania, wydaje mi się, a współpracuję z kilkoma muzeami finansowanymi przez ministerstwo, to wydaje mi się, że mają to poczucie takiej właśnie większej pewności i stabilności. Wcale nie znaczy, że mają więcej pieniędzy, bo wiadomo, że jeżeli rozmawiamy o pieniądze w środowisku muzealników, to najczęściej się zastanawiamy nad tym, no, ile wy zarabiacie, ile my zarabiamy, czy były podwyżki itd., itd. I w tym przypadku raczej o wielkim wyższości tych muzeów nie można mówić wcale. A mają już państwo plan finansowy na rok przyszły? Mamy tylko pewne informacje, jeżeli tak można powiedzieć, nieformalne. To znaczy informacja taka, zapowiedź ile tych pieniędzy będzie w przyszłym roku przyznanych muzeum. Mówię nieformalnie, ponieważ no to oczywiście musi być uchwała budżetowa itd., itd. Natomiast z tych zapowiedzi wynika, że no, trochę nam więcej pieniędzy zostanie przyznanych, gdzieś około 10%. A czy muzeum się rozbudowuje? Tak. Oczywiście, że tak. My muzeum się rozbudowuje właściwie od chwili swojego powstania, czyli od 1961 roku. Co prawda w 1970 roku muzeum zostało otwarte dla zwiedzających, już była już taka ekspozycja składająca się z 19 obiektów. W tej chwili mamy 50, czyli cały czas się rozbudowujemy, a tak naprawdę to jeszcze mamy raz, dwa, trzy chyba budynki do odbudowania. No właśnie, a skąd się biorą te obiekty, które później kończą w muzeum? Powiem tak, biorą się po pierwsze z tego, że jeszcze są zmagazynowane u nas już od 20, 30, 40 lat. Jeden z obiektów, który czeka na odbudowę, to właśnie jest koniec lat 70. przeniesiony do muzeum. Drugi to jest taki, który był już raz odbudowany, ale jest zdemontowany i czeka na ponowną odbudowę. Trzeci budynek to właściwie dzisiaj rozpoczęły się prace przy jego demontażu, przeniesieniu do muzeum, bo rzeczywiście udało nam się w tym roku znaleźć obiekt, który wzbogaci naszą ekspozycję muzealną, budując zagrodę z regionu Raciborsko-Kozielskiego. Posiadamy jak gdyby podstawę do odbudowy tej zagrody, czyli budynek mieszkalny, spichlerz, natomiast brakowało nam stodoły. Teraz nam się udało znaleźć taką stodołę i dzisiaj rozpoczynają się prace przy jego rozbiórce,
w najbliższych tygodniach wydaje mi się, że uda nam się go przewieźć do muzeum w Elementach. Czy muzealnicy prowadzą tutaj taki wyścig z czasem? No bo przecież te obiekty, które mogłyby ostatecznie trafić do muzeum, znikają powoli. Znaczy myśmy ten wyścig z czasem właściwie już... Wydaje mi się, że wygraliśmy mimo wszystko, bo kiedy muzeum powstawało, a prace nad jego powołaniem trwały gdzieś powiedzmy od końca lat 50., lata 60., to gdzieś w latach, na początku lat 70., kiedy muzeum już istniało, wykonana została taka inwentaryzacja budownictwa drewnianego w województwie opolskim. Efektem tej inwentaryzacji, mam świadomość tego, że to nie była pełna jakaś dokumentacja, bo no, jednak nie jest tak łatwo zrobić tych kilkaset miejscowości. To jest chyba baza około 1400 kart obiektów o charakterze takim właśnie, no, znaczy zbudowanych z drewna. Czyli potencjalnie, potencjalnie obiektów muzealnych. Tak, potencjalnie oczywiście. Z tego wybrane zostały najbardziej reprezentatywne dla pewnego, dla pewnych podregionów, czy do pewnych zagadnień obiekty. One zostały wytypowane do przeniesienia. Niemniej jednak, kiedy w latach 90., pod koniec lat 90. przeprowadziliśmy ponowną taką weryfikację, no też nie wszystko, bo wiadomo, że nie do wszystkich się może nam udało dotrzeć, no to ta skala, powiedzmy, zniszczeń, bo tak powiem, no jest przeogromna. W tej chwili być może w naszej bazie jest może 300, może 400 obiektów takich, które no, mają jeszcze znamiona takiego budownictwa drewnianego. Niemniej jednak w większości są to obiekty poprzebudowane, zniszczone. Także gdyby nie to muzeum, to nie moglibyśmy oglądać jak gdyby tych takich no, najciekawszych, najbardziej wartościowych pod względem historycznym czy artystycznym obiektów. I w tym kontekście pana pytanie, czy ten wyścig z czasem miał miejsce? Oczywiście miał miejsce. Wydaje mi się, żeśmy go wygrali. No to nie sposób nie zapytać o jeden z takich obiektów najbardziej charakterystycznych chyba, najbardziej, wydaje mi się, kojarzonych z muzeum, czyli o karczmę, która niestety miała to nieszczęście, że dotknął ją pożar. To znaczy, czy najbardziej charakterystyczny? Ja bym powiedział, że młyn, no tak, kościół, tak, jeśli ale chodzi to już o na terenie muzeum. Tak. Rzeczywiście, natomiast karczma jest takim naszym... zwiastunem jak gdyby tej ekspozycji. Rzeczywiście mieliśmy to nieszczęście, że część dachu uległa spaleniu ponad dwa lata temu. Prowadziliśmy w związku z tym, niestety, sprawę sądową z ubezpieczycielem, ponieważ no, odmówił nam wypłaty ubezpieczenia, powołując się na opinie czy zapisy dotyczące dostosowania obiektu do prawa, do przepisu prawa budowlanego, które no nie w całości da się tak naprawdę dostosować. Szczęśliwym finałem tych zmagań, chyba dwuletnich prawie, jest, jakby to powiedzieć teraz tak, bo to nie jest ugoda? Jeszcze dokonane. Tak, ale to nie jest jeszcze dokonane. To jest kwestia, za dwa tygodnie zostanie taka ugoda podpisana. Pozwoli nam ta ugoda na otrzymanie takich środków w ramach właśnie tej ugody, które pozwoli nam na przeprowadzenie prac związanych z odbudową tej karczmy. Także może nie w 100% sukces, ponieważ no, myśmy sądzili się o sprawę, o kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, która była dosyć wysoka, ta kwota. Natomiast nie w całości nam się udało tej kwoty uzyskać. Ale to wystarczy na... To tak jak powiedział, wystarczy na odbudowę. Podejmie się odbudowę siłami własnymi, przy czym te prace specjalistyczne, elektryczne, wentylacyjne i tak dalej, to możemy zlecić na zewnątrz. Zresztą musimy, bo sami tego nie potrafimy zrobić. Ale gdy już państwo odbudują, usuną te szkody po pożarze, to co będzie się działo z karczmą? No, mam nadzieję, że wówczas uda nam się znaleźć najemcę, bo w tym roku tego najemcy nam się nie udało znaleźć. Szukaliśmy takiego rozwiązania, powiedziałbym, trochę wielowątkowego, bo z jednej strony chcieliśmy znaleźć kogoś, kto będzie prowadził tam działalność gastronomiczną w karczmie, a jednocześnie zainwestuje w odbudowę tej karczmy, przy czym zwrot tych pieniędzy zainwestowanych nastąpiłby w formie pomniejszenia czynszu.
I to by się tam miało tak być. Krótko mówiąc, szukaliśmy kogoś, kto zainwestuje w to i wyłoży pieniądze na wykonanie remontu. Ale inwestorzy się bali. Inwestorzy bądź restauratorzy, prawda? Tak, rzeczywiście, trzy kolejne przetargi nie powiodły się. Czyli za dwa tygodnie ugoda, a później przetarg. Później szukamy właśnie takiego rozwiązania. Prawdopodobnie kolejny przetarg na innych warunkach, bo też zmieniły się parametry. Już wiemy, że będziemy dysponować pieniędzmi na wykonanie tej odbudowy. No i będziemy się zastanawiać, w jakiej formie znowuż kolejne te negocjacje poprowadzimy. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej Jarosław Gołęca. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka. Reklama.